mistrz, a tymczasem Szomko. Do Kabanangi często pokazuje się Murtazajew. Przed pole karne, ponownie Murtazajew. Nie doszedł Szomko. Kabananga, no, troszkę było to niepotrzebne, takie krótkie wybicie. Teraz Kabananga i mamy bramkę zupełnie z niczego. Trzeba to przyznać, że tak naprawdę gol po indywidualnych błędach, nie była to jakaś składna akcja, raczej nieudolność przy oddaleniu niebezpieczeństwa od własnego pola karnego. Piłka ponownie wróciła do Kabanangi, który tym razem zdołał się odwrócić i strzelić. Tam było mało zdecydowanie, prześledźmy to. To tutaj, wybicie, tutaj właśnie. Trzeba było wyekspediować piłkę momentalnie, natomiast ona trafia znowu na głowę Kleinheislera chyba i takim strzałem instynktownym, sytuacyjnym. Kaban, jeszcze do tego doszło do rykoszetu. Piłka odbita od nogi Michała Pazdana, myli Arkadiusza Malarza. W sytuacji, kiedy wyglądało, że wszystko jest pod kontrolą, że nic wielkiego nie może się wydarzyć. No niestety, Legia traci gola i scenariusz tego meczu zaczyna się trochę komplikować. Radość też stworzenia i wykorzystania, tak bym to określił, poszukania bramki w tym spotkaniu wyjazdowym. Na pewno jest to rywal, którego można zmusić do błędu, wykorzystać ten błąd. Ma Legia tutaj swoje atuty, może Sadiku zobaczymy w tej drugiej części. Na razie Murtazajew przed pole karne i jest tutaj okazja. Spróbowali, no i proszę Państwa, spróbowali to niezwykle skutecznie, bo Majewski jest tym, który strzela drugą bramkę. Zachował się bardzo dobrze. Wytrzymał presję z piłką przy nodze. Poradził sobie z atakującym go zawodnikiem Legii Warszawa. Zwiódł go z wodem. Oddał strzał. Na tyle dokładny, że piłka wylądowała w siatce. Jeszcze raz widzimy. Brakuje ataku generalnie. No dobrze, jak jest spóźniony powrót Hamalainena i niezdecydowanie Mulę, że pozwolili po zwodzie oddać strzał, tak? Tak, rzeczywiście później reakcja jeszcze taka desperacka. Przymierzaliśmy Dąbrowskiego, się do przerwy, do uwag w przerwie, do tego, żeby poszukać bramki kontaktowej i dającej remis, a tymczasem mamy 0-2 po pierwszej połowie. I to z dwóch takich, powiedziałbym, no, nie tyle czytelnych akcji, ale z takich błędów popełnionych przez legionistów. Tam najlepszego wyboru. Pasquato. Tak trochę na pamięć, okazja, Kucharczyk, jest, nie ma spalonego, jest bramka, na którą czekaliśmy. Darek, ja tutaj muszę pochwalić Pasquato za to zagranie, to nie było zagranie na pamięć, to było przemyślane, on tak naprawdę w tym swoim ustawieniu ukrył zamiar, natomiast doskonale dograł piłkę. Tutaj też dobrze zachował się Michał Kucharczyk i to, co powiedzieliśmy, gdzieś w pobliżu bramkarza. Musi być ten, który wszedł po to, żeby bramkę strzelić. Sadiku znalazł się w tym miejscu, gdzieś w okolicach piątego miejsca. Nie sięgnął Dąbrowski, jak widzieliśmy. I kończy akcję. No to przywraca wiarę, to przywraca tlen Legii. Mówiłeś, obserwując Sadiku, kiedy jeszcze nie był graczem Legii, o jego walorach, gdy wchodził na boisko, o tym, że to jest taki sęp pola karnego, jak się mówi o takich zawodnikach. Egzekutor, ale piłkarz, który strzela i prawą, i lewą nogą, potrafi skończyć akcję. A Stany, tak na pewno na stadionie Legii Warszawa, publiczność i ten doping, który no nie milknie, można powiedzieć, przez 90 minut, to będzie 12 piłkarz Legii Warszawa. O, teraz groźnie Tumasi, pole karne, trzeba to jakoś obronić, a szkoda, było tak nieźle, a jest bardzo źle. No nie udało się wybronić przed tym, co najgroźniejsze. I to jest kopia sytuacji z pierwszej połowy. Masz końcówkę, doliczony czas gry. Jedna głupia strata, jedno podanie do Kabanangi, który no świetnie się rozumie z szybkim Tumasim. Robił Pazdan, którego chwaliliśmy, co mógł, ale to nie jego rolą tu było być, tylko powrót Chlouska i któregoś z bocznych pomocników, którzy byli zaangażowani w akcję ofensywną. To prawda, natomiast no, trzeba jeszcze raz wytknąć Dąbrowskiemu to, że pozwolił Kabanandze odwrócić się. To w dużej mierze nakręciło tą akcję. Kabananga się odwraca, obsługuje Tumasiego. Pazdan próbuje ratować sytuację. Przerywasz faulem. Szybkość jednego i drugiego różni się i to właśnie na Tumasi nam pokazał. A to, co żeśmy wcześniej wspominali, że